Dobra. To jest propozycja. To nie jest propozycja. To jest po prostu opis czegoś, kto coś kiedyś popełnił. Tutaj czasami to nazywamy Saturday Night Special, czyli specjalność sobotniej nocy. W sensie raz użyty i do wyrzucenia. A to są bardzo niedrogie pistolety, które właściwie nowe kosztują $150, a tymi pistoletami są właśnie tak jak tutaj Jimenez. One mają naprawdę dużo różnych nazw, ale ten akurat się nazywa Jimenez. Bryko, Jimenez. One składnie są dokładnie identyczne, tylko po prostu się zmienia właściciel czasami. To jest pistolet właściwie zbudowany na zasadzie odrzutu swobodnego zamka. Nie jest niczym reglowany, tylko po prostu z siłą sprężyny i ciężarem zamka, a strzela dosyć silnym nabojem 9 mm parabellum i zasilany jest z magazynka dwurzędowego. Ma wskaźnik naboju w lufie. Proszę zobaczyć. Ja zaraz muszę pokażę, jak on działa, ten wskaźnik naboju w lufie. Po prostu jak już mamy nabój, to... Mam nadzieję, że mi się to uda to zrobić tutaj tym... Może magazynek wyjmę, może mi się w ten sposób to uda. Nie no, cholercia. No w każdym razie wystaje nam to troszeczkę z zamka, można to wyczuć i dosłownie zobaczyć ten wystający pomarańczowy kołek. Ma też wskaźnik załadowanego bijnika, bo to jest pistolet bijnikowy, nie ma kurka, nie ma czego, to jest taki bijnik, ale nie... Dosłownie... Zwykła iglica na sprężynie, nawet w Glocku, gdzie to jest naprawdę bardzo proste, jest to o wiele troszeczkę bardziej zaawansowane technologicznie, że tak powiem. To jest naprawdę wyjątkowo proste. No pistolet zbudowany jest na odlewach... cynkowych. To się nazywa znal w Polsce, albo mazak, coś w tym stylu. Więc i to jest bardzo ciężki pistolet. No w sumie fajnie leży w sumie w ręce. Nie powiem, nie jest jakiś taki kurczę niewygodny, ale jest... ja bym swojego życia temu czemuś nie zawierzył. Jako ciekawostka, tak, ale nie sądzę, żeby w Polsce... Kiedy macie na przykład określoną ilość tych pozwoleń na kupno broni, ktoś chciał kupować coś takiego. Po prostu jest to ciekawostka. Tutaj nie mamy takich ograniczeń, więc no, czemu nie naprawdę? Więc no, pistolet jest genialny, że tak powiem. Sprężyna powrotna jest pod lufą. Wiecie, nie chcę mi się tego rozbierać naprawdę, bo... A czemu nie? Wyjmujemy oczywiście magazynek. Tutaj mamy taki przycisk. I odciągając zamek do tyłu, naciskamy ten przycisk i ściągamy ten zamek w ten sposób. Proszę zobaczyć. I tutaj jest ten zwalniacz tego bijnika. Sprężyna tutaj jest pod lufą w takim malutkiej żerdzi, która się tutaj opiera z przodu tego zamka. Ona tutaj wchodzi pod spód lufy. Proszę zobaczyć. Ciężko jest teraz wtrafić. No, si? Masakra. Ale no, ktoś to wymyślił w jakiś taki sposób dziwny. Teraz spróbujemy to szybciutko złożyć. Mam nadzieję, że mi się uda. A, jeny. Pistolet oczywiście jest wyposażony w bezpiecznik nastawny. Nie ma żadnych blokad iglicy, czego, ani żadnych tego typu rzeczy. W nastawną szczerbinkę ma, z tego co widzę tutaj. Ja to chyba wezmę i nie wiem, czy mi się to uda. Faktycznie udało się, o rany. Oh. Ha, koszmarny. Muszka wycięta w szkielecie, szczerbinka jest nastawna, plastikowa. No, plastikowa w sumie niczym się nie bardzo różni od plastikowych przyrządów Glocku, no ale... Ma bezpiecznik magazynkowy, czyli bez magazynka nie strzelimy, z magazynkiem, proszę bardzo. Spust ma bardzo dobry w sumie. No i ten się zacina jak cholera. Naprawdę. Strzeliliśmy z kolegą z nim i jest... Och, tragedia narodowa. Ale to może po prostu, że no niewyczyszczony i tak dalej, więc...
jakby sobie głowy nie zawracał czyszczeniem, prawda? Jest naprawdę ciężki, naprawdę, uwierzcie mi. No, jeżeli nie mamy regulowania w silnym naboju, prawda, 9 mm parabelum, to jednak ten zamek, ta sprężyna musi być ciężka, prawda? I to jest tutaj zrobione. Nie sądzę, żeby ten pistolet był jakiś bardzo długo wytrzymał niesamowitą ilość strzałów, no ale nie wiem w ogóle, czego w ogóle teraz produkują nawet tak naprawdę. To jest dosyć stary pistolet. Jak widać, nosi ślady zużycia. Wszystko jest naprawdę bardzo tanie. On dosłownie kosztuje $120. Dosłownie. No wielkości jest, nie wiem, Glocka 19. Kurczę. W każdym razie mniejszy od tego LC9, prawda? O rany. Jimenez. A, jest pistolet.